Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy prażuchy. Do prażuchów potrzebować będziemy kilogram ziemniaków, szklankę mąki pszennej i do polania ja tutaj mam 3 cebulki i już tutaj podsmażam słoninę. Może być boczek wędzony, może być słonina. Prażuchy podajemy z kwaśnym mlekiem lub z kapuśniakiem. Ja uwielbiam prażuchy z tłuszczem i kwaśnym mlekiem. Na gotującą się wodę wrzucamy ziemniaki. Gotujemy tak około 20 minut. Wodę oczywiście solimy. I później, jak już ziemniaki są prawie miękkie, wsypujemy mąkę, zostawiamy tak szklankę wody i gotujemy, przeparowujemy tą mąkę do miękkich ziemniaków, ubijamy z tą mąką i później będziemy mieli prażuchy. Teraz gotujemy ziemniaki w osolonej wodzie. Tak około 20 minut, a cebulę pokroję w kosteczkę i podsmażę na słoninie. Cebulę pokroję w kosteczkę i podsmażę na złoty kolor. A ziemniaki gotujemy. Ziemniaki tak wyglądają, mają tyle wody, tak około jednej szklanki i zasypujemy je mąką i dalej gotujemy. Tak to wygląda. Przykrywamy i gotujemy tak około 10 minut. Przeparowujemy mąkę. Wyglądają ziemniaki przeparowane z mąką i teraz należy to bardzo dokładnie ubić, a tutaj mam podsmażony tłuszcz z cebulki. Ubijamy i jeszcze należy to przeparować, ale bardzo dokładnie należy ubić. Prażuchy będziemy mieli gotowe. Wymaga to dużo siły. O, jeszcze. Jeszcze stawiamy na piec i leciutko przeparowujemy. Ja podaję z kwaśnym mlekiem. Kwaśne mleko robię sobie sama. Kupuję mleko niepasteryzowane, zakwaszam 2 łyżkami jogurtu i mam po 3 dniach w ciepłej temperaturze kwaśne mleko, odlewam na następny raz i później zakwaszam i mam kwaśne mleko. Które fantastycznie smakuje z prażuchami. Tak wygląda masa i teraz możemy to zrobić łyżką, a możemy to zrobić, tak jak w moim przypadku, gałkownicą do lodów. I polewamy przygotowanym tłuszczem. I świetnie smakują prażuchy.
możemy podać tak jak ja, z kwaśnym mlekiem lub z kapuśniakiem lub kiszoną kapustą. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Prażuchy.